Lutomia Górna to niewielka wieś położona w gminie Świdnica w województwie dolnośląskim. To tutaj 16 stycznia bieżącego roku około godziny 16 w na pozór cichym i spokojnym miejscu odegrały się dantejskie sceny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi świdnicka prokuratura. W Lutomii Górnej w jednym z domów ujawniono zwłoki dwóch kobiet, 56-letniej mieszkanki tego domu oraz drugiej kobiety w wieku około 40 lat. Aktualnie jeszcze nie potwierdziliśmy tożsamości tej kobiety, ale czynności zmierzające do potwierdzenia tożsamości trwają. Kobiety te posiadały rany kłute i cięte na ciele, w szczególności na brzuchu, klatce piersiowej, w okolicach szyi, w okolicach głowy, spowodowane najprawdopodobniej narzędziem ostrym, w szczególności nożem. Na miejscu zdarzenia wczoraj przeprowadzono oględziny, zabezpieczono wiele dowodów, w szczególności najprawdopodobniej narzędzie zbrodni. Dwie martwe kobiety to wciąż jeszcze nie koniec tej tragedii. Na miejscu znaleziono bowiem jeszcze jedno ciało. W domu tym ujawniono zwłoki 21-letniego mężczyzny, syna właścicielki, który dokonał samopowieszenia. Na dzisiaj zaplanowano w Zakładzie Medycyny Sądowej sekcję zwłok, która w sposób pewny ustali nam przyczynę zgonu tych osób. Podczas sekcji zostanie pobrana krew na zawartość alkoholu, jak również środków psychotropowych czy innych psychoaktywnych. Trzy ciała w Lutomii Górnej znalazł nastoletni chłopiec, spokrewniony z jedną z ofiar. Z naszych ustaleń wynika, że zdarzenie ujawnił wnuczek 56-letniej kobiety. Na chwilę obecną prowadzone jest śledztwo i trudno określić, co dokładnie wydarzyło się tego feralnego wieczoru w Lutomii Górnej. Czynności, które wykonujemy, zmierzają do ustalenia przebiegu zdarzenia. Obecnie ciężko jest, z uwagi na etap postępowania, ustalić, co w Lutomii się wydarzyło. Niewątpliwie zdarzenie to zakwalifikowaliśmy jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, ponieważ ilość ran ujawnionych na ciele tych kobiet, sposób ich zadania wskazuje właśnie na takie szczególne okrucieństwo. Nie wykluczamy żadnej wersji, bierzemy pod uwagę, że mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, ale nie jest to pewna wersja. Nie wykluczamy, że zdarzenie to mogło mieć również inny przebieg. Jestem mieszkańcem tutaj tej wsi od urodzenia. Co mogę powiedzieć, że co dzień prawie widziałem tą osobę. Jak nie przed domem na tym trawniku, spacerowała z pieckiem, albo po chodniku tutaj chodząc. No tyle mogę powiedzieć. No, wiem, tą osobę, czy ma pan na myśli tą starszą kobietę? To znaczy tak, tą ona tu mieszka. Dlaczego? Dlatego, bo ten jej mąż był kiedyś, on tam nie wiem jak umarł też w jakimś przypadku. Kolega był mój prawie z ławy szkolnej. Prawdopodobnie zabił młody 21-letni chłopak. Czy o nim coś pan wie? Nie wiem nic, po prostu tak jakbym nie znał tej osoby. Na najbliższe dni zaplanowano sekcję zwłok i przesłuchania. O szczegółach będziemy państwa informować.